Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC Wielkiego Tygodnia. Przyjacielu, znajdujemy się na najwyższym wierzchołku szczytu Triduum Paschalnego, które jest wielką radością stworzenia. Tę najważniejszą Wigilię w roku Mszał Rzymski określa jako matkę wszystkich Wigilii. To znaczy, że wszystkie inne Wigilie znane w chrześcijaństwie w tej jednej najważniejszej mają swoje źródło i wzorzec. Choć rozpoczyna się ona już w sobotni wieczór, to jednak pod względem liturgicznym nie należy do Wielkiej Soboty, lecz do Niedzieli Zmartwychwstania. Wielka Sobota, jak już powiedzieliśmy, jest dniem aliturgicznym i posiada własną, odrębną treść. Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna się więc już wieczorem, zgodnie ze starą izraelską tradycją liczenia dnia od zachodu słońca. To zapoczątkowanie Niedzieli Zmartwychwstania w nocy ma swoje głębokie znaczenie. Po pierwsze, jest nawiązaniem do nocy, podczas której Bóg cudownie uwolnił naród wybrany z niewoli egipskiej. Po drugie, właśnie nocą dokonało się zmartwychwstanie. Po trzecie, czuwanie nocą zapalonymi pochodniami jest sposobem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, zgodnie z Jego słowami zapisanymi na kartach Ewangelii: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana. A zatem Wigilia Paschalna łączy w sobie trzy wielkie wątki: wyjście, zmartwychwstanie i paruzję. Oczywiście w samym centrum jest zmartwychwstanie Pańskie, w którym wszystko się zawiera i tłumaczy. Rozpoczęcie świętowania nocą ukazuje wielką głębię misterium. Oto noc staje się dniem, a ciemność staje się światłem. Noc paschalna to noc, w której łączy się niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc stajemy przy pustym grobie, jednak kontemplujemy nie pustkę, lecz ocean Bożej miłości, który niejako wlewa się w nasze serca i ogarnia cały świat. Tu czerpiemy radość, która jest tym większa, że przyszła właśnie wtedy, gdy wydawało się, że wszelka radość na zawsze odeszła z ziemi, gdy Chrystus po straszliwej męce umarł i został pogrzebany. Wydawało się, że to już koniec, a okazało się, że to nowy początek, którego końca już nie będzie, gdyż Pan żyje na wieki. Ta radość jest niepokonalna. Choć tu na ziemi jeszcze często przyćmiewa ją w naszych sercach ciemność i smutek codziennego krzyża, tragiczne wydarzenia osobiste i te dziejące się w tylu zakątkach świata niemoc, choroby i beznadzieja, a w sumie po prostu ludzki grzech, którego konsekwencje wciąż odczuwamy i dźwigamy. Dopóki bowiem żyjemy na ziemi, toczymy duchową walkę przeciw pierwiastkom duchowym zła, w której wypowiada się nasza wolność, otrzymana w darze od Boga.
Chrystusowa Pascha jest ostatecznym pokonaniem grzechu, a tym samym wszelkiej ciemności i smutku. Dlatego radość wielkanocnego poranka jest radością obiektywną, niezależną od tego, co przeżywamy w wymiarze indywidualnym, społecznym czy ogólnoświatowym. Ta radość przychodzi od Ojca Światłości, od Boga, który zawsze jest i który zawsze jest miłością. Do nas należy przyjąć tę radość, bo to dar, czyli przyjąć Paschę Pana, Jego uniżenie i chwałę i uczynić ją swoją Paschą, swoim przejściem ze stanu śmierci i grzechu do życia w łasce Bożej. Przyjacielu, wchodź z pełnym zaangażowaniem i z żywą wiarą w tę najważniejszą liturgię w roku, w której celebrujemy samą istotę chrześcijaństwa, to, co jest najistotniejsze dla każdego człowieka, dla całego Kościoła, dla ludzkości i wszelkiego stworzenia, co dotyczy naszego życia doczesnego i wiecznego.